Polska. Dawno jej nie było na moim kanale. Jakieś 2 tygodnie, więc czas nagrać teraz z niej odcinek, w którym postaram się prowadzić kampanię na 2 fronty, a w zasadzie to na 2 baty. O, bat tego pana i bat tego pana. Mam nadzieję, że miniaturka do tego filmu nie wyjdzie mi jakaś bardzo zła. A tak na serio, to my będziemy walczyli chyba na każdej naszej granicy. Tak realnie, realnie. A, jeżeli nie pamiętacie, to gramy w Hearts of Iron 4. A, i wpadnijcie na NEB, bo teraz sprzedają to jakieś animu dziewczynki 3% taniej z kodem Lukas. Linki w opisie. Nie ukrywam, że spróbuję uwalić jedną ze stron wcześniej, ale raczej też będę tutaj się szykował na wojnę, jednak rzeczywiście na 2 baty, żeby to jakoś tutaj przetrwać. Drzewko, no to standardowo Strange the Polish State, potem trochę tych fabryk pobudujemy. Wiecie, budowa to najpierw infrastruktura, dużo więcej infrastruktury i tak dalej na sam start, żeby tutaj mieć po te 100% XD. Już widzę tych prosów, którzy w tym momencie pisali komentarz, że jesteś idiotą. No. Ale to był bait na nich. Realnie infrastruktury zbuduje tylko 2 poziomy w Krakowie. Nigdzie więcej. Dywizje? Nie wiem, jakoś tak. Wszystko. Dywizje. O, mam podpowiedź. Zamieniamy w piechotę. Będę potrzebował w cholerę karabinów, więc też w cholerę ich tutaj będę produkował. Plus trochę armat na wsparcie i AA też na wsparcie. Pozbywamy się jak najszybciej tostera. Nie będę tutaj szedł ani w czerwonych, ani w brunatnych. Realnie daje mi to 2 fabryki więcej pójście w nich, więc po co to robić? Po co sprzedawać duszę socjalizmowi albo nacjonalizmowi, jak można ją zachować i mieć tylko 2 fabryki mniej? Jako że będą nas naprawdę bombardowali z lewa i z prawa, no to wiemy, co musimy tutaj wziąć. Przemysł rozproszony. Przyspieszmy też badania nad przemysłem. No i w sumie reszta takich standardowych rzeczy robiona dokładnie tak samo jak w poprzednim odcinku, więc myślę, że będziemy się widzieli w 39. Gdańsk albo wojna? Jakby to powiedzieć, wojna jak to zwykle. Chociaż muszę przyznać, że nie jestem aż tak dobrze przygotowany, jak myślałem do tej wojny. Trudno, może to przetrwam. Pierwsza faza to jak zwykle kocioł pruski i zniszczenie tych dywizji tutaj. I następnie będziemy tutaj wspierali nasze dywizje frontowe o te kolejne 21. A już kolejne nam się szkolą. Bardzo duże ich szkole w tym momencie. Mamy bardzo duże zapasy ekwipunku. I ostatnie dywizje się tutaj broją i o dziwo dają radę. I po kotle. I okej, ofensywa niemiecka na razie została powstrzymana. No pchnęli nas trochę. No ale cóż, nic na to nie poradzę. My za chwilę spuszujemy tutaj dalej Niemców i będziemy ich odcinali i kasowali im po kolei te wojska. Tylko czekam na wyszkolenie naszej 2. armii pod dowództwem Władysława Andersa. Mamy całkiem nieźle technologię do przodu, a budujemy nowoczesne armaty, to wszystko, te dywizje. Zapomniałem ustawić tym, że są elitarne. No bez jaj! No i przepychamy prosto na Poznań i w sumie uderzamy na Szczecin dalej. Good! Kolejny kociołek! No to otaczamy i lecimy, Anders, nie? Przydałoby się tu kurka 24 dywizje, byłoby sprawniej, no ale co poradzę. Ale spływają, lecą w dół. Weźmy już, że pobór wszystkich potrzebuje. Ile tutaj dywizji niszczymy właśnie? Lol, wziąłem tak sobie 12 dywizji pod Andersem i zobaczcie, lecę tutaj dalej do Katowic, bo mi Kraków prawie zajęli. Nie stwierdziłem, walnę sobie tutaj taki młyneczek malutki. Czemu by ich tutaj w sumie nie męczyć dalej tych Niemców? Jak ja zjebałem! Już wiem, czemu mi tak ciężej idzie! Zapomniałem stworzyć Rzeczpospolitą! Najlepsze jest to, że mamy czerwiec, a tutaj to się wszystko jeszcze... trzyma! To jest dobrze! Mam wrażenie, że Niemcy stąd sporo dywizji zabrali na mój front i dlatego tak to tutaj wygląda. I cyk! 1,5 miliona strat Rzeszy Niemieckiej. W sumie to muszę gdzieś tutaj lecieć na te Niemcy północne, bo przecież oni gdzieś tutaj ten przemysł cały mieli. Muszę zagrać sobie Niemcami, zobaczyć, gdzie to się u nich buduje. Gdyby nie konwoje, to powiem szczerze, miałbym przerąbane. Też i tak widzę, że większość moich poszła sporo na dno, ale nadal mam surowce. Dziwne. Nadal mam equipment. W zasadzie brakuje mi tylko karabinów. Ej, to trzeba chyba przenieść moc przerobową tutaj z tego wszystkiego na produkcję karabinów. Nie oddamy tym razem wschodniej ziemi, chociaż kusi, żeby to oddać. Ale nie oddamy, ni pięści ziemi,
naszej tutaj. O, nowe dywizje się wyszkoliły. Wyjebiście. No to już wiem, gdzie moje karabiny się podziały. Trochę mnie martwi, że Francuzi wycofują te wojska. No to mamy to. Wojna na dwa fronty. Tak, brońcie nas, Brytyjczycy, brońcie nas. No i taką linię odwrotu wyznaczyłem. Zobaczymy. No i się wlała zaraza mi sowiecka do kraju. No nie mam wyboru. Muszę się wycofać na linię Wisły. Nic z tym nie poradzę w tym momencie. No to już jest po prostu tragedia. Skoro się wlali, no to praktycznie już przegraliśmy w tym momencie. Nie wiem, czy my to utrzymamy w jakikolwiek sposób. No, tutaj to już się bronimy, chociaż no nadal są jakieś czołgi radzieckie w tym miejscu. Oh my god, one mnie przebiją. Przebiją mnie, no nie mam jak ich pokonać, no to jest masakra. Jedyną szansę ja tu widzę w mocy atomu, naprawdę. No trzeba w to lecieć, bo nie wiem jak ja inaczej mam wygrać tą wojnę, ja już jestem taki zamknięty. Może wtedy jakbym wycofał wszystkie fabryki, gdzieś coś tutaj jedną rzecz zbudował. Jeden reaktor atomowy. Już wątpię, żeby jedna atomówka dała zwycięstwo. Ej, trzymam tutaj to wszystko. Kurde. XD! Jeszcze kocioł zrobiłem! Co tutaj się wyszło? Masakra, dobra, atakujemy, no co ja mam robić? Rosjanie się już lekko wypalają, zobaczcie, jak tutaj widzę te ich dywizje, bardzo dużo tracą zaopatrzenia, chociaż nie mają jakichś tam dużych strat, 400 tysięcy Rosjanie. Na ten moment rozgrywki. My też mam 400 tysięcy strat. No ale ja już przestałem atakować. Ja siedzę po prostu w moich okopach, jak w tych bunkrach i się bronię, no. No dobra, pod Szczecinem atakowałem, ale tylko tutaj. I cyk, dwa miesiące później prawie 800 tysięcy strat. A ja tutaj latam takimi dwiema dywizjami i cały czas wspieram Warszawę. O, i tą prowincję tutaj obok zaraz. Żeby mi się nie przebili i tak wymieniam sobie te dywizje. Tak siedzę i to robię. Masakrycznie nudny odcinek. Boże, się dziwię, jak Kałach jest w stanie to nagrywać. Mnie naprawdę może tylko i wyłącznie USA uratować. W którym roku to dołącza do wojny? Już Rosja jest w tej wojnie. Gdzie jest USA? Ja wiem, to już chyba zrobię sobie ostatniego rusha na Berlin, bo w zasadzie, no co ja więcej tutaj zrobię? Nic nie zrobię. Mogę tylko spróbować zdobyć Berlin w tym momencie. A i tak chyba Niemcy wtedy nie upadną, nie? Tym bardziej, że tutaj jakoś tak przepchnęli nagle tych Francuzów. Jak ci Niemcy spływają? Co to ma być w ogóle? Jedna prowincja od Berlina. Jedna prowincja od Berlina. Czekajcie, czy ja dobrze widzę, że Związek Radziecki chyba wypowiedział właśnie wojnę Węgrom. Czyli zaraz Węgry wezwą oś do wojny i zaraz będzie wojna rosyjsko-niemiecka. Aaaa! Uratowany! I dalej call it the German Reich. Czekaj, ale że co? Jak to nasz wróg? USSR breaks Molotov-Ribbentrop Pact. No i ja się cieszę. Ale kto z kim teraz kurda walczy, bo ja nie ogarniam. Tu, ej, po naszej stronie Niderlandy, Belgia już skapitulowały. Oh my god, a ja się wciąż bronię, wciąż się bronię. Ej, ale manpower mi się może kończyć, kurka, trzeba może ten większy już przełączyć. No lecimy to. Oni się tu chyba też piorą, tak mi się wydaje. O lol, udało mi się Berlin zdobyć w międzyczasie. Dobra, pchamy tu Niemców. Może nam się uda tutaj tymi dywizjami, które nie są w sumie do ataku, przepchnąć ich i doprowadzić do upadku Rzeszy. I wtedy zostaje nam tylko i wyłącznie wojna z ZSRR, które, patrzcie, tutaj już jest nieźle wypalone. XD! Polska wyzwala Berlin! Ej, powiem wam, że trzeba było przetrwać tylko rzeczywiście ten moment, kiedy Niemcy czy tam ZSRR łamią pakty i dochodzi do wojny między tymi dwoma potęgami. Od razu czuję luza w tych prowincjach. Tutaj naprawdę, no ta nasza zachodnia flanka, że tak powiem, to praktycznie wojsk niemieckich nie ma. To nie jest tak, że ja je kasuję, kurde. Tylko ich po prostu realnie nie ma, no. Ale i tak muszę się zapytać tych moich prosów chojowych, jak oni to zrobili, że byli w stanie pokonać Rzeszę na przykład przed atakiem Niemiec. Ja tego nie umiem. Nie umiem. Ale możliwe, że na najbliższym streamie w sobotę będę grał w Hoja na Kaiser Reichu. To jak będziecie chcieli, to możecie mi przyjść i poodpowiadać o 18 na streamie. No i w sumie to może tutaj do Hamburga aż dopchnę to, zajmę Kiel. Zobaczymy, chociaż wydłużam granicę. To jest takie trochę groźne w tym momencie dla nas. Trochę mnie też śmieszy, jak tutaj to wygląda na tej flance, to, że oni w ogóle stoją, jedna i druga strona, i też nie są w stanie się przepchnąć. No widzicie? Jakby Hitler nie zajął Polski, to ta wojna mogłaby inaczej wyglądać. LOL. Luksemburg odbili. W sumie to teraz powiem szczerze, że bardzo żałuję, że umieściłem moje dywizje do przełamywania tutaj na froncie rosyjskim. Chociaż też możliwe, że tylko dzięki temu, że były tutaj te dodatkowe armaty, jakoś daliśmy radę to utrzymać. Ale teraz tu by się przydali.
Na tym froncie zachodnim będę leciał właśnie takim tutaj kluczem, że będę robił bardzo małe kotły i tak powoli to dziabał, niszczył te wszystkie dywizje, no zawsze trzy mniej. I będę się zbliżał teraz tutaj w kierunku Niderlandów, żeby te wszystkie tutaj wojska ruszyły na mój front. Ja tu chyba nawet USA nie będę potrzebował, zobaczcie, Grecja sobie chodzi i zajmuje wszystko. XD. Mam nawet wolne fabryki! Niech leci to wszystko w karabiny, Boże. W tym momencie 58 stali potrzebuję. Od kogo bym mógł to brać? Francja, United Kingdom. Zaraz będę miał w sumie drogę lądową z Francją, to możemy tak zrobić. Tutaj weźmiemy te wszystkie fabryki, które będą nam potrzebne. Bo jak tylko będziemy mieli drogę lądową... O Jezus... No nie będziemy mieli. To chyba tak działa, nie? Czy tak nie działa? Weźcie mi powiedzcie. Ja chyba naprawdę nie umiem dywizji robić. Jakieś takie gigantyczne kary mam, ledwo co to damage zadaje. A te niemieckie takie tutaj bonusy mają. Ale to chyba wszystko zależy od tych samolotów, nie? Serio, dali się odciąć tutaj. No bez jaj. Próbuję tutaj zrobić taki duży teraz kocioł. Ale nie wiem, czy nam to wyjdzie. No ale warto spróbować chyba zawsze, nie? Niemieckie dywizje jakiegoś takiego jobla cały czas dostają. Jak tylko, o Dresden. Jak tylko cokolwiek zajmiemy. Więc jest spora szansa, że on zaraz stąd się coś ruszy. Będziemy mogli dalej przepychać. O, lećmy tutaj dalej, tylko może nie wszystkimi dywizjami, tylko tymi. Och, dziwię się, mi tym wszystkim tutaj kieruje. I cyk, kolejny mały kociołek. O, Niemcy wreszcie mnie zaczęli atakować. To chyba źle w sumie, bo tak patrzę, że tu mi zostało po jednej dywizji. A to przez to, że pewnie im tutaj robię kotła i dlatego tak. Ci w ogóle mi nie dochodzą, nie wspomagają mnie ani nic. I to na pewno przez to, że Amsterdamu nie kontrolujemy. Mamy to! No to atak, atak, w sumie atak, ze wszech stron atak. Trzeba cisnąć ich, żeby tutaj ten kocioł zamknąć, bo to jest trochę tych dywizji. Tylko szkoda, że rumuńskich jest tutaj też dość sporo. Ta Polska coraz dziwniej wygląda, jak taki but jakiś i tak samo te Niemcy. A zobaczcie, tutaj w ogóle się nie przesuwały dalej. A już mamy czerwiec 41, zaraz lipiec. Wiecie co, ja tutaj walnę taki mały kontratak, może gdzieś tam przepchniemy tych Niemców. Bo widzę, że mają bardzo niską organizację. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Taki wiecie, no ostrożny. Wreszcie! Wreszcie United States! Wreszcie! 5000 chyba karabinów, nie? Wreszcie pierwsze American Division przybywają! Będą nas Amerykanie tutaj bronili, wyzwalali! Ale dajcie ich do mnie więcej! Ja ich tutaj potrzebować! I to bardzo! No i wreszcie tu domknąłem to, to troszeczkę mi się tutaj to wyczyści. No oczywiście po co Brytole by mieli atakować? W ogóle bot jakiś mega bierny jest tutaj w tej grze. Pewnie jakbym odpauzował, leciał wszystko na piątce, to te granice by się w ogóle nie zmieniły. LOL, Rosjanie mi się tu zdesantowali. What the fuck? Dobra, widzę tu jakieś desanty na ziemiach zdobycznych. No to nie może być inaczej, trzeba ruszyć do ataku. Zobaczymy, może nam się uda przepchnąć Rosjan. Chociaż, no jest zielono, jest zielono. Możemy, nie możemy odpalić bonusów do ataku. Tu są mosty. A tu nie mogę. No to tu weźmy te mosty, odpalmy. Przynajmniej ktoś będzie miał te bonusy. I tu się chyba cofają, kurde. No już są też Amerykanie na pozycjach, więc nawet jak nas odepchną, to nie będzie aż takiej tragedii. Ale kolejną kampanię to ja muszę zagrać z kimś, kto ma czołgi, bo Kałak mi to polecał, żebym wziął sobie jakiś kraj, co może robić czołgi i zobaczył, jakie to jest przyjemne, jak się zrobi jakieś te ciężkie czołgi do przełamywania tego wszystkiego, jak to wszystko masakruje. No i puszujemy Rosjan, puszujemy bardzo powoli. Ja tutaj sobie też robię badania tych czołgów, chociaż nie wiem, czy będę to budował, bo nam by się raczej lotnictwo przydało, którego w sumie w ogóle nie zbadałem. No ale nie jestem też realnie w stanie niczego produkować, to cały czas mamy bardzo duże minusy tutaj na karabinach. No ale co ja poradzę z tym, szczerze mówiąc? Ale jak głupi jestem! Przecież jeżeli ja to przesunę wyżej, to będę miał dostęp do surowców i karabiny będą się robiły bez kar. No i wreszcie się tu połączyliśmy i zobaczcie, to wszystko ruszyło na moje granice. Za jakiś czas będę w stanie cofnąć stąd dywizję, bo będę miał realnie obstawioną całą granicę rosyjską i będziemy puszowali Niemców już do końca. Dobra, zostawiłem tutaj amerykańskie dywizje i tego pana starego, Jakuba Wojciechowskiego, do obrony tej całej granicy. Powinno to wystarczyć. Andersa tutaj przeniosłem i będziemy robili rasza. O tu. Ups! Chiny skapitulowały. Ale one walczą też z Rosją, więc ja płakać nie będę. Orzesz mordę! Jak oni to zrobili? Francjo, aleś ty zjebała! Anders, ruszaj do boju, bo trzeba ratować Francuza! To naprawdę, to jest wyścig! Czy my odetniemy Niemcy i dojdziemy do Rzymu? Czy... Oh my god, co tu się wydarzyło? Dobra, no jakoś to się rozmyło, dolatują tutaj dywizje amerykańskie i będą bronili, byle Paryż nie padł. Nie! Co ta zawalona Francja zrobiła?
Przecież ja prawie Niemców na pół przeciąłem! Prawie na pół! Dobra, chyba to jednak tak czy siak mamy, bo tutaj te wojska cały czas stoją i bronią reszty Francji od Włoch. My docinamy właśnie dużą część niemieckich dywizji tutaj do granicy szwedzkiej. Boże, dziękuję ci Szwecja za twoją neutralność. Nawet jak wygrasz euro, to dziękuję ci to. Lukas, raz na zawsze. Szwecja? Szwajcaria. Szwecja? Szwajcaria. Odcięte, największy, najgigantyczniejszy kocioł, jaki zrobiłem. Więc mamy to, nie wiem, czy to są karabiny, bo ja bardzo potrzebuję karabinów cały czas. Chociaż i tak już 15 tysięcy, więc całkiem nieźle. No i atakujmy, no. Chociaż nie wiem, czemu mi tu atakują, skoro mają atakować tutaj, ale atakują też tutaj. No co za głupota, czy oni mają jakiś agresywny plan? Nie, okej. A co to jest? A wy mówiliście, że w Europie robię Border Gore. A co tutaj robi z AI samo w grze? Ja nie mogę, serio, no bez czołgów na samą piechotę, to jest jakaś masakra tutaj tak to robić. No ale już niech będzie, już lecimy, no po prostu dobijamy tę armię niemiecką w tym regionie. Ale zostaje nam jeszcze ten fragment Niemiec do podbicia. Czemu się nie poddajecie? Francja by się poddała, weźcie się, poddajcie. Och, jak to ładnie wygląda upadek tej całej niemieckiej armii, jak to się wycofuje. Ile oni tych strat mają teraz na ten moment? 3 miliony! Ciekawe ile będzie, jak to wszystko tutaj zginie. Lećcie to! I dobijcie! Dziwi mnie też to, że Niemcy mimo braku przecież fabryk, ja im chyba wszystkie fabryki zabrałem, tak mi się wydaje przynajmniej, no to wciąż mają ekwipunek, wyposażenie. Boty grają na kodach, info potwierdzone. Serio, Niemcy? Robicie Wargola przeciwko mnie? No okej! Okay. United Mexican States? Co to jest takiego? Oby zdobycie Wiednia dało mi te ostatnie 4%. Naprawdę, liczę na to. Kapitulacja Niemiec dokonana przez Polskę. Czyż to ten moment? Tak, 16%. Niemcy kapitulują w którymś momencie. Trzeba tylko teraz na to poczekać. Wyjebiście. 2,5 tysiąca armat, 13 tysięcy sprzętu piechotu, 16 reszty. Oh my god. Udało się, pokonałem Niemcy. Teraz tylko na Moskwę. Ile manpowera? A to wszystko niemieccy ochotnicy, chcący odkupić swoją tutaj winę z inwazji na Polskę. Wydaje mi się, że reszta tych niemieckich tutaj dywizji, czy tam cokolwiek to jest, nawet nie ma za bardzo wojska, żeby front obstawić. Więc ja tutaj po prostu daję plan, niech to leci, zobaczymy na czym stoimy. Tutaj Andersa dałem na tą stronę, co chyba też jest błędem. Chociaż nie, no tutaj jeszcze trzymamy Rosjan. Się boję tego trochę, wszystkiego. Tych Rosjan, ich dywizji, powinni przecież tam mieć gros tego. No ale Anders też ma w sumie drogę wolną do Rzymu, że tak powiem. Więc lecimy, a tutaj dywizje już czekają też pewnie na desant. No więc wyegzekwujmy nasz plan i lecimy, no tutaj ładnie idzie ten atak. Zobaczcie, zaraz Czechosłowacja upadnie, Węgry też wejście, potem wejście do Rumunii. I będziemy mieli gigantyczną granicę z ruskimi. Ale the bomb jest gotowe, więc teraz... trzeba tylko samoloty wynaleźć. Polska dziwny kraj, ma bombę atomową albo koncepcję na bombę atomową, a nie ma samolotów. Nie no, szybko to leci. Zobaczcie, jak się tutaj to wszystko cofa, ładnie, pięknie to wygląda. Trochę gorzej we Włoszech, tutaj nas zatrzymano. No ale za chwilę też Włochy będą tutaj się cofały, będziemy Francję wyzwalali. Kurde, widzicie, upadła tuż przed naszym zwycięstwem. Cała ta Francja, tyle jest warta. Patrząc na te liczby, to życie niemieckiego ochotnika chyba nie jest wiele warte. Żeby zakończyć wojnę z Niemcami, musimy jeszcze położyć Włochy i Węgry. No Węgry zaraz padną w sumie. Nędzna włoska armia. To wcale nie tak, że dostaliśmy właśnie tutaj bombardowanie od Brytyjczyków. O nie! Będą mi Urskura zabierali, co za typy. Kocham AI w tej grze. Naprawdę. Kiciuj! Muszę to zdobyć, żeby Węgry się poddały. Bo Czechosłowacja padła już dawno. Nawet nie zauważyłem kiedy. Strajki robotników, naprawdę! Węgry skapitulowały? O, sporo tego dostałem. Fajnie. XD, co te Włochy zrobiły? Wypchnęły tu wszystkich. A ja zajmuję tutaj. To jest po prostu śmieszne. Padła Rumunia, więc tak naprawdę została nam tylko granica radziecka do obsadzenia w tym momencie. I tak ustawmy tutaj te nasze defensywne armie, żeby tutaj były po tej stronie. Myślę, że tutaj już chyba da sobie radę Grecja z tym tutaj do końca, nie? Lecimy Włochy na dwa baty w tym momencie, zarówno do w końcu buta, jak i lecimy odzyskać Francję, szczerze mówiąc, no bo co mi zostało tak naprawdę? Ta szwajcarska wyspa robi tutaj robotę naprawdę w tym momencie. Nie wiem, czy uda nam się odciąć. Dobra, udało nam się jeden port odciąć, drugi. Jest!
Niemcy skapitulowały! Ale czemu tak mało punktów mam? Nois? Prawie całe Niemcy dla mnie. Wyjebiście. Nie będę narzekał. Tak, gram bez modów, żeby sobie nie ułatwiać gry. Chociaż chyba następnym razem to zrobię. Nie no, chyba po upadku Niemiec to nie mam co narzekać w tym momencie. Piękna Polska tutaj nasza. Ja pierdzielę, to była ciężka kampania. Jak te dywizje tu wyglądają? Wszyscy przerzucają swoje dywizje na front rosyjski. No ja też ustawiłem. Wziąłem już, żeby tylko Stanisław Kopański dowodził i będziemy raszowali. Zobaczymy, czy się uda, czy się nie uda. I ruszyła machina. No nie jest tak, że wszędzie wygrywamy bez większego problemu i puszujemy, no ale też za bardzo nic z tym nie zrobię. Na ten moment, nie wiem, czy tam mosty mamy gdzieś, czy nie mamy tych mostów. Nie wiem, czy ten ma tutaj gdzieś osobne te wyznaczone. No ale puszujemy. Nie chcę mi się już tego ręcznie prowadzić. Myślę, że zabezpieczenia amerykańskie, bo oni w ogóle nie atakują, tylko Polacy atakują, widzicie. To tylko Polacy się wykrwawiają w tej wojnie. Ja dość śmiesznie to wygląda. Chociaż mam teraz od groma fabryk, to powinienem przynajmniej samoloty robić. Jakbym jakieś wynalazł. Może wreszcie agencję szpiegowską założę? Bo czemużby nie? Nie, no w sumie to nie ma źle. Rzeczywiście ich wszędzie puszuje. Straty rosną więcej po stronie rosyjskiej. 5 milionów prawie. O kurde. Ale tutaj muszę tylko Rosjan pokonać. Czas zbudować w Polsce reaktory atomowe. Nie no, Rosja to rzeczywiście formalność. Bez większego problemu ją pcham. Mimo wszystko. Ale czemu? Co my zrobiliśmy? Ale jakim cudem ja wygenerowałem 61% napięcia światowego? Jak to teraz działa? O-o! Nagle nie ma tu żadnych dywizji! No to jest niedobrze. Bo mam tu trochę zdobycznego sprzętu, to w sumie mogę doszkolić. Szkoda, że nie mam jakichś ciężkich czołgów nawet tutaj. Może tyle nam wystarczy w sumie. No to wracamy do ręcznego przełamywania frontu. Może tyle z fabryk samolotów nam wystarczy. Zobaczymy. No tylko trochę gumy nam potrzeba. Więc jej weźmy. O, nie mam tego. Ej, a w sumie to czy ja mogę budować konwoje? Bo tak, też jestem tego ciekaw. Jakim cudem Francja tutaj daje radę? Jest w ogóle powstrzymywana. No, ja być gorszy nie mogę, więc atakujemy. Logika United Kingdom. Wykikujmy się z frakcji, zabierzmy całe wojsko z granicy i panowie się zaprośmy do frakcji. No, co za sens to ma? O, ale wreszcie mogę odtworzyć Commonwealth. Super. A mówili, że samoloty takie ważne? Zobaczcie. Frakcja mi robi samolotami tutaj w okolicy. No, wojska polskie doszły pod Moskwę. Czas zbudować trochę reaktorów atomowych, bo czemu już nie? Nie wiem, czy nam się przydadzą, ale zawsze na propsie. Nie mogę. Nie mogę. To co, teraz Hiszpania upada Francję? Znowu mnie kiknęli z frakcji. What the fuck? Najlepsze jest to, że dopiero tu dosłali wojsko, nie? I mnie kiknęli z frakcji. Od razu. O, przegapiłem. W gazetach nie pisali nic o upadku Moskwy. I cyk, z powrotem do frakcji. Mam wrażenie, jakby wojska radzieckie zostały skasowane, bo w ogóle ich tu nie ma. I ogólnie też tak było, jak sobie podglądałem, tutaj patrzyłem na te liczby. Było 180, 200 i nagle tak cyk o połowę mniej. Czy boty same mogą tak kasować armię? I znowu mnie wykikowali z frakcji. Pewnie są zazdrośni za mój udział w wojnie. Proszę cię, bądź tym miastem, który zakończy wojnę. Proszę cię, bo już mam dość. Godzinę siedzę i tylko patrzę, jak to leje. Naprawdę! Jeżeli kogoś to interesuje, to Hiszpania jeszcze nie zajęła Francji. O, lak. Wreszcie! Soviet Union skapitulowało. O mój Boże! Co za napis! Co za tasiemiec. No ale udało się. Polska na dwa fronty zaliczona. Jak macie jakieś pomysły, niezależnie modyfikacja, serię, jakiś kraj, piszcie w komentarzach. Na pewno coś nagram. What the fuck? Japonia podbiła Indię?